Dobra, więc kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę w LEGO Star Wars The Skywalker Saga, no i tym razem dokończymy tą Zemstę Sithów, czyli trzecią część. Więc tym razem mamy stawić czoła Imperatorowi, który podobno zdradził wielu z tych Jedi. Więc zobaczymy, na czym to będzie polegało. Mamy po prostu przejść tam dalej? A nie, mamy jakąś strzelinę na samym wstępie, chwila, moment. No, najlepiej po prostu wykorzystać tą siłę bez wątpienia. Wypchnąć wrogów totalnie poza barierki. No i tak, tak będzie bez wątpienia najszybciej. W sumie nawet nie trzeba na tych wszystkich wrogów tak naprawdę walczyć. Po prostu byśmy przeszli do tej misji głównej. Bo właśnie za pomocą tej oto... Niezależną droidyczną siecią taksówek. Bez apki, bez kierowcy, bez bólu. Ta, czyli budynek Senatu na Coruscant. To długo nie zajmie. Rozsiądź się i odbierz. Zostawiałbym, że znowu będzie jakiś opór ze strony tych klonów. Zobaczmy. Rzeczywiście. Czy muszę na nich wszystkich walczyć, czy po prostu mogę sobie przebiec? Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Proszę bardzo, jaki speedrun. Dobra, starcie w Senacie, tak jest. Tamte walki to już raczej bardziej poboczne. Mistrz Yodo. Podobno nowego ucznia masz, Imperatorze. Czy jednak zwać cię Darth Sidious? Teraz pokażę wam pełną potęgę ciemnej strony. No to mamy teraz wojnę z bossem, zobaczmy. I tak zbyt długa była już. Dokładnie. Mam nieskończoną siłę! Wy Jedi nie zdołacie tego nawet pojąć. Z mroczną stroną więź chroni. Ochłapić kontrolę jego nad mocą będziemy musieli. Uwaga! Unikaj ataków, mistrzu Yoda! Nie, jasna sprawa, na samym początku na tych bym się skupił mniejszych. No i zobaczmy, co z tym. Mógłbym kolesia na dalekiej odległości załatwić, nie ma takiej szansy, kurde. Ciężko powiedzieć. Nic mu nie mogę wykonać, niestety, kurde. Pokonaj tego przeciwnika, ale w jaki sposób? Przed mą siłą! Tylko tak zdoła cię ujść! Krótką chwilkę! Męczy się! To dobry czas na atak! No jeżeli się skróci odległość, to jest znacząco prostsza walka. Zobaczymy, jak koleś potrafi się bić. W sumie już z nim walczyliśmy trochę wcześniej, w tej szóstej odsłonie, pamiętam. Tak trochę nie po kolei. No teraz takie powiedzmy pierwsze podejście. O kurde, dobra, wykonujemy unik, okej. O, trzeba jakoś inaczej zablokować, dobra, patrzcie jakie combo, wspaniałe. Dobra, robimy unik. No i pierwsza faza załatwiona, co dalej teraz? Zo będzie uciekał? To elektryzujące spotkanie! Nie masz ze mną szans, mistrzu Yoda! Kontrolę nad własną władzą rządzą straciłeś. Twój przyjaciel potrzebuje chyba pomocy. Mistrzu! Nie mogę się ruszyć! Nie powstrzymacie mnie! Darth Vader stanie się potężniejszy niż wy czy ja! Wiara w was ucznia nowego błędnie pokładana być może. Jak i wiara w mocy ciemności. To jeszcze nie koniec! Do tego wciąż daleko! Musimy kontynuować ofensywę! Odczynku ani chwili nie damy! Nie no, jesteśmy w tym całym Senacie, zaraz wszyscy będą wiedzieli, że walka trwa w tym miejscu. Ej, co jest? Nie wiem, co się dzieje.
Dziwna kamera była. Ucieczka! Kryjówki! Oszustwa! Tchórzem stałeś się! Musi dać się do niego jakoś dotrzeć! Nie poradza cię, moja nieskończona moc! Nic czujona! Musimy uciekać! Przejdźmy na kolejne platformy, może to nam cokolwiek zagwarantuje, zbuduj. No, chwila, moment. Pomocy twej potrzebuję. Czyli ten będzie sterował, tak? Dobra, spróbujmy. A, czyli to proste zagadki, trzeba w odpowiedniej chwili wcisnąć. To by było trudne, jeżeli jeszcze by musiał wciskać i na przykład tamtym jeszcze sterować jednocześnie dwoma na raz. Tak! Zainstalowaliśmy obejście we wszystkich urządzeniach Senatu. Na wypadek najgorszego. Dobra, więc kolejna runda na tego przeciwnika. Dosyć szybko wychodzą te wszystkie walki w sumie. Dobra, jeszcze jeden pasek mu został. Otoczeniem swym w końcu zaznajomił się. Szybko, mistrzu! Dobra, kolejna arena z tym razem. A, już mogę go dobić z tego, co widzę. Oddajcie prawdziwą siłę ciemnej istoty! Żołnierze! Wykonać rozkaz 66! Dobra, wszyscy żyją, zaraz. Tamten ma dosłownie 1 HP, come on. Jakoś trzeba skrócić ten dystans. Wykonać misję! Zniszczyć tego Jedi! Nie ma tak łatwo, będę wszystkich odpychał. Nie, ci przeciwnicy nie są jak coś super ciężcy. Czas to zakończyć! Żegnaj, Jedi! A ten kolega nasz stoi dosłownie, o co chodzi? Na wygnanie. Ruszyć muszę. Jeśli ktoś wie, gdzie jest Anakin, to tylko Padme. Śpieszmy się. Okej, czyli kolejna misja zwyciężona, starcie w Senacie. Wspaniała sprawa i teraz musimy jeszcze z tą Padme porozmawiać. Dobra, to była dosyć szybka misja, muszę przyznać. Powinna być w swych komnatach. Ostrożnie, zagrożenie może czyhać za każdym rogiem. No właśnie, mamy już tych wszystkich niebezpiecznych wrogów. O, chyba mnie rozpoznali. To nieprzyjemnie, ta już wszyscy zaczynają do mnie bezpośrednio strzelać. Niebezpieczne klony, no dobra. Więc co, ruszamy do Padme, w sumie dawno jej nie widzieliśmy. Wschodnia dzielnica mieszkalna, tak jest. Sympatycznej wycieczki i życzę zero upieszców na trasie. Byliśmy już w sumie już w jej mieszkaniu. Chyba jakoś w lewo się szło, jeżeli mi pamięć nie myli. Chyba że się, nie wiem, przeprowadziła. Nie, przeprowadziła się jednak w tą stronę. Dobra, panowie, proszę bardzo, musicie wyjść stąd. Poza barierkę. Kurde. No nie, nie mogę przeskoczyć, co jest najlepszego. Dobra, przeciwnicy załatwieni, no i spójrzmy. To jest jednak dosyć wielka przepaść. Tam niżej jeszcze ludzie mieszkają, nawet dokładnie nie wiem, jak to wygląda.
Zawsze byliśmy tylko na tych najwyższych poziomach, chyba przeznaczonych dla elit. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. Zazwyczaj Jedi w tym miejscu urzędują oraz parlament. Dobra, wchodzimy do środka chyba. Tak, mamy tą misję główną oraz jakieś misje poboczne. No, na samym początku może pozbierajmy jakieś przedmioty, jak to jeszcze będzie wyglądało. W tych miejscach pobocznych zawsze warto to wszystko jeszcze pozbierać. A ten nasz sojusznik to kto to jest? Jakiś od parlamentu, nawet dokładnie nie kojarzę, szczerze mówiąc. Witam serdecznie, mamy i Padmę. Mamy jakąś jeszcze resztę, a tędy to jest jakaś misja poboczna z kolei. Chwila, moment, jestem zainteresowany, czy w tą stronę mógłbym się dostać. Pamiętam, że Padmę miała w tym miejscu swój pokój kiedyś. Ta, to było jej łóżko, więc teraz jej wszystko zdewastujemy totalnie. Taki ze mnie wspaniały dżentelmen. Dobra, więc nie, na tych misjach pobocznych nie będę się skupiał, tędy zobaczmy. Padmę, wiesz, gdzie jest Anakin? Nie. Palpatine to Lord Sithów, którego szukaliśmy. Anakin został jego nowym uczniem. Nie wierzę w to. Muszę go znaleźć. Nadal jest w nim dobro. Wiem to. Anakin mówił, że rusza na Mustafar. Musimy go znaleźć przed Obi-Wanem. O, Rety. Poprosiłam o przygotowanie mojego statku do startu. Musimy natychmiast ruszać na lądowisko. Jeśli słowa mistrza Kenobiego są prawdą, czy mogę doradzić, byśmy pozostawili te kwestie w rękach Jedi? Nie. Muszę porozmawiać z Anakinem. Obi-Wan musi się mylić. To jak wygląda. Padmę w ciąży, ma niby jakiś brzuch, ale z boku nic nie widać. Dobra, ciekawie to wygląda. Mogli jakieś inne ludziki do tego przystosować. I co, ja też będę ze wszystkimi walczył klonami, czy jak to będzie wyglądało? Ja chyba nie jestem jakoś super zagrożony tą Padmę. Nie wydaje mi się w sumie, prawdę mówiąc. Dobra, czyli ruszaj do statku Padmę w dzielnicy feudalnej. A czy jednak musimy tędy przejść? Nie możemy bezpośrednio na ten statek się dostać. Czyli stawiałbym, że po drodze będą jeszcze jakieś inne ciekawe wydarzenia. Daj wytknąć temu, co masz za nogi i wskakuj do taksówki. Nie, pomyliłem się, przepraszam. Czy jednak tędy dalej wyruszamy? Gdzie ona ma ten swój statek? Po prawej stronie się okazuje, zobaczmy. No nie wiem, czy ona będzie w jakiejś najlepszej formie, szczerze mówiąc. Że jest tak w ciąży, zobaczymy. Z tym tortem jeszcze jadą. I 50 sukienek. Ten się przebrał, o co chodzi? To ma sens, jakie taktyki. O kurde! Zaraz, zaraz, czyli dołączono do starcia. Dobra, to nie wygląda jakoś super ciężko, ale gdzie mamy kolejnych wrogów? No nie, trzeba zrobić beczkę. Gdzie my mamy przeciwników? Tędy? Jakoś super daleko, nawet ich nie widzę. Tędy? Nie znowu. Aj, ciężko w takiego trafić, jak się szybko poruszają. No i sprawdzamy kolejnych. Kurde, jak wokół mnie jeszcze podążają. To nie jest łatwa sprawa. Tam mamy jednego, co jest? O, kwadratem trzeba, to jakiś poważny. Jeszcze raz, co jest z tym? Na co ja walczę? Słuchaj, ten droid nie potrzebuje tylu złotych statków, nie? Poza tym ten jest teraz mój, więc nie możesz go zabrać. Uciekaj, i tak się nie ukryjesz. Myśliwce, do dzieła! Tylko tyle potrafisz! Tylko tyle potrafisz! Dobra, czyli chyba misja załatwiona, taka powiedzmy pojedyncza. No i leć za Anakinem na Mustafar. Zobaczmy, gdzie to się teraz znajduje. Planeta bardziej ognista. No, w tym miejscu nas ewidentnie jeszcze nie było. Więc zobaczymy, jak to się będzie teraz prezentowało. O kurde! Z pewnością, Mustafar.
Ale gdzie może być panicz Anakin? Przewaga... Tędy mamy misję. Przewaga wysokości, ale chyba musimy się do tego jakkolwiek zbliżyć, te 1500 metrów. Zaraz dwa razy X-a trzeba wcisnąć, wtedy jest się najszybszym. I jest misja najważniejsza, zaraz. Ej, co jest? Dobra. No to będą dosyć ekstremalne warunki atmosferyczne, nie wiem jak oni przetrwają na takiej planecie. Aż się dziwię, że wszędzie jest zwyczajny tlen i mogą oddychać. Chyba, że to nie są ludzie do końca. Separatyści zostali zlikwidowani, mój mistrzu. A więc dokonało się. Co ty tu robisz? Tak się o ciebie martwiłam. Obi-Wan mówił, że przeszedłeś na ciemną stronę. Przyniosłem pokój Republice. Razem możemy władać galaktyką. Obi-Wan miał rację. Zmieniłeś się. Jedi mnie zdradzili. Ty nie waż się tego robić. Anakin! Jak nie jesteś ze mną, jesteś moim wrogiem! O kurde, ale będzie walka z bossem, z Anakinem. Tylko Sithowie myślą tak czarno-biało. Zrobię, co muszę. Najwyżej spróbujesz. Kurde, jaki to jest boss niemożliwy. Ma 6 pasków zdrowia się okazuje, to nie wiem, czy to wygramy. My moglibyśmy wesprzeć Jedi w ogniu walki. Najtrudniejszy boss w całym tytule, tak bym obstawiał. Kurde, ale ma możliwości. Zaraz, kogo mamy w zespole? Jeszcze mamy tego. Ej, to jest wygrana gra. R2-D2 powinien go totalnie zamordować. O kurde. Dobra, patrzcie na to. A nie, ja mu w ogóle damage'a nie zadaję. A nie, teraz mu zadaję, okej. Dobra, innym sposobem. Teraz go skontrujemy. R2-D2 będzie totalnie mordował. To jest najlepsze podejście, ja wam mówię. Dobra, i wygrana. O kurde, co się dzieje? Padre, obróciłeś się przeciw mnie! Zupełnie sam tego dokonałeś! Anakin, czekaj! Właściwie miło by było krótką chwilę odsapnąć. Otwórzcie te drzwi! Oczywiście, mistrzu Kenobi! A zaraz, czyli musimy resztą chyba zagrać? Nie wiem, stawiałbym, że muszę jakieś przedmioty zniszczyć i... Po raz kolejny trzeba będzie coś zbudować. Zaraz. Dobra, zobaczmy. Chwila, moment. Rozmontuj. Ej, to rozmontowanie może mieć jakikolwiek potencjał, jeżeli tak byśmy przeszli. Patrzcie na to. No nigdy się nie spodziewałem, że ta mechanika będzie do czegoś wykorzystywana. No to ma całkiem spory potencjał. No dobra, zobaczmy. Czyli to już standardowa procedura obracania, jasna sprawa. No jeszcze to zewnętrzne i po robocie. Imperium wkrótce rozkwitnie pod moją władzą, ale ty tego nie dożyjesz! Koleś jeszcze niszczy swoje bazy, o co chodzi? Ciemna strona nie zatrzymuje. Teraz samymi nogami będę go kopał, najlepiej, patrzcie na to. Mój umysł, Anakin! To też są całkiem niezłe obrażenia, come on. Jak gameplay, jak to nie ma sensu. Ale to są dobre wrażenie, patrzcie jak ten Anakin obrywa mocno. Ale to jest głupia sprawa, samymi nogami go zamorduje. Tak się rozgrywa na walkę z bossem. Come on!
Dobra, i przerywam mu wszystko. Dobra, zaraz. Kiedy Jedi już przepadną, obalę Imperatora i przejmę kontrolę nad moim nowym Imperium! Anakin! Mistrzu Kenobi, musimy go powstrzymać i wrócić do pani Padme. Oczywiście! Postarajmy się znaleźć ręczne obejście. Czyli z tego musimy skorzystać zaraz. Alarmy wyłączamy. A, czyli ten będzie musiał to zniszczyć standardowo, dobra? Czyli robimy małe kółko i tyle. I co jest? Dobra. Jest i przeciwnik. Jedi zdradzili mnie! Zdradzili Republikę! Zasłużyli na swój los! Pozwoliłeś mrocznemu lordowi spaczyć swój umysł! Obawiam się, iż ten obiekt nie przeszedł do inspekcji PHP. Anakin, proszę! Nie musisz tego robić! Zaraz, co się w tym miejscu w ogóle stało? Czyli tam ci walczą, ja mogę tam jakkolwiek dotrwać? Wtedy muszę coś wykonać. Urany! A, czyli muszę z tymi jakimiś wygrać pojedynczymi, no dobra. Ja się zastanawiam, czy jeżeli ten się rozdziela na dwóch... Ej, jakie to jest OP! Czyli ten robot się może na dwóch rozwalić, zdemontować i wtedy dwa razy więcej damage'a może zaatakować. Kurde, porąbane to jest. Dobra, czyli musimy zapewne to wszystko zbudować teraz. Teraz zmontuj. Będę po tym potrzebował długiego cyklu spoczynkowego. Kurde, ale pojedynek na krawędzi ryzykowny. Szkoda, że nie mogę tą resztą zawalczyć obecnie. Nie wiem, oni tam jakoś są na innej platformie. Tak by trochę szybciej wyszło. Muszę, ale trochę mało zdrowia, muszę przyznać. Kurde, jeszcze jakieś skały bez przerwy spadają, to mało przyjemnie wygląda. Załatwione? Co mu się stało? Zawiodłem cię, Anakinie! Zawiodłem! Powinienem był wiedzieć, że Jedi zamierzają przejąć władzę! A, czyli mamy wskakiwać na czas, się okazuje, zaraz, czy ta lawa się jakkolwiek podnosi, nawet nie wiem. Ta, rzeczywiście, o kurde, raczej wszystko się zaptapia bez przerwy. Urany, co jest? Skocz? Przez chwilę to nie zadziałało, niestety. Znajdź Anakina, on jakoś fruwa tam po prostu i tyle. Jesteśmy całkiem blisko śmierci, come on, może do 3 razy sztuka teraz. Będziemy chyba na samym szczycie. Chyba tak, rzeczywiście. Anakinie, także Palpatine to zło! Z mojej perspektywy to Jedi są złem, a więc jesteś stracony! Thank you.
Na jakimś skuterze polecieliśmy, dobra. Gdzie nas to doprowadzi? Nie doceniasz mojej mocy! Anakin, nie rób tego! Och, Artu, nie mogę patrzeć! A gdzie jest w ogóle reszta? Chwila, moment, mogę nimi jakkolwiek podskoczyć? Dobra. Czyli teraz tego mordujemy. Do lawy go zepchnij. Jak jest mordowany, to jest taka głupota. Dobra. To jest prostsza walka tym kolesiem. Dobra, czyli po raz kolejny w tego musimy się zamienić. Ten wykorzysta jakąś konsolę, zobaczmy. O kurde. To nie musi się tak skończyć, Anakin. Dobra, mamy i resztę. O, i teraz sobie zawalczymy już. Nawet nie zadaje mi żadnych obrażeń. To jest prosta walka wtedy, dajcie spokój. Dobra, porobiony. Tym razem tym mamy. No to już standardowa procedura, trzeba obrócić kilka razy, okej. No i tyle. O kurde, elektryczność. Ja się dziwię, że ten cały czas ma na niebiesko miecz. Nie powinien mieć ten na czerwono już? Może później dostanie. Dobra, mamy resztę. Dobra, jest i ten. To już wygrana sprawa. Nie dostaniemy żadnych obrażeń. Będzie bez przerwy walił w tamtego, a we mnie nic. No to jest najlepsza taktyka w grze, to jest w ogóle niesłychana sprawa. Poleciał koleś. Ach, odlecieliśmy już dalej. Mój koniec, mój mistrzu. O, jest scenka końcowa. To koniec, Anakin! Mam przewagę wysokości. Miałeś być wybrańcem! Nienawidzę cię! Tam jest! Jeszcze żyje. Musimy uratować dzieci. Dzieci? Jest w ciąży, to bliźniaki. Rozdzielone zostać muszą. Weźmiemy z żoną dziewczynkę. A co z chłopakiem? Na Tatooine! Do rodziny wyślijcie go. Gdzie jest Padme? Obawiam się, że już jej nie ma. Nie byłeś świadom potęgi swego własnego gniewu. Źle mu nogi założyli, najlepiej. Okej, okay, czyli kolejna część Zemsta Sithów została załatwiona. Wspaniała sprawa. Tam mamy dwójkę dzieci tego Lorda Vadera, czyli Anakina. To był chyba Luke Skywalker, jeżeli dobrze pamiętam. I tam jakaś jeszcze kobieta. Ale kto to był, to chyba nie było jeszcze wytłumaczone. Nie pamiętam w sumie. No i muszę przyznać, że nie jestem jakimś super znawcą tej serii, więc dokładnie nie wiem. To dopiero chyba później się przekonamy w tej kolejnej części.
Pewnie właśnie w przebudzeniu mocy. Tą część akurat oglądałem, muszę przyznać, to jest 11 głównej serii, którą widziałem, więc to będzie dla mnie bardzo interesujące do obejrzenia, zagrania, to z pewnością, a tych dwóch ostatnich jeszcze w zasadzie nie widziałem, nie byłem w kinie, więc nie mam pojęcia. Słyszałem, że to zakończenie było jakoś trochę słabe, nie wiem, że trochę to psuło tą serię, ale w zasadzie nie jestem jakoś obeznany z tym tytułem, więc dopiero później się z tym zaznajomimy. Więc tak, jeżeli interesuje was kontynuacja, jak to będzie wyglądało właśnie w tej oto odsłonie w Przebudzeniu Mocy, to polecam zostawić lajka, suba oraz dzwonka. No i w sumie to było na tyle, ja się z wami żegnam, no i do jutra!